Cześć, witajcie, z tej strony Hubianko, to jest kolejny odcinek z Guild Wars 2. Kolejny odcinek z naszego złodzieja tutaj, Tifa właśnie. W dzisiejszym odcinku tak sobie zaplanowałem, że w poprzednim po prostu pokazywałem umiejętności tej postaci. No i dziś sobie po prostu pójdziemy dalej, niekoniecznie dzisiaj, po prostu takie questy, tylko pójdziemy jakby to powiedzieć w fabułę. Ten zielony znaczek na mapie. Mam nadzieję, że spotka nas coś ciekawego, aczkolwiek już tutaj byłem i wiem, że tutaj mamy cmentarz. To jest cmentarz i mam nadzieję, że zapowiada się fajnie, ciekawie. Będzie jakiś fajny, ciekawy quest. Zobaczymy. To jest chyba tutaj właśnie, bo już raz tutaj byłem. A nie, to jest tutaj. To jest tutaj, czyli jednak nie tutaj. W końcu, to jest... tak, widzicie, tam jest cmentarz. Więc miałem rację co do tego. A tu mamy, tak, tu jest quest, zobaczcie. No i oczywiście, zgadzamy się na questa i lecimy z questem, oczywiście, z tą fabułą. Let's get this stuff back to Pete. Och, uważajcie, ten jest news. Seriously, guys, we can still work this out. Więc co tutaj takiego... Please don't kill me. Proszę nie zabijajcie mnie. Okej, okej. A, ci są. Jeden, ale lagi momentami. Ach. Dobra, to walka, oczywiście. Zobaczcie, jaki nasz złodziej jest piękny. Po prostu tymi mieczami, jak wymachuje. Jedyny taki minus ogólnie w tym wymachiwaniu, jeśli tylko wymachujemy, o to mi chodzi, to jest to, że trzeba umiejętnie w miarę to robić, ponieważ po tym jakimś ciosie, tak to nazwie, pewnym, taka jakby chwilowy odpoczynek jest, więc wtedy najlepiej jest... Wtedy według mnie najlepiej jest po prostu wziąć standardowo jakiś inny cios, ponieważ na 2 sekundy tak mniej więcej odpoczywa. Znaczy, co takie praktycznie możecie nie zauważyć. Jakby się dobrze wczuć, ale... Co my tu mamy? No, kasa zawsze mile widziana, różne jakieś śmieci. Myślę, że śmieci nam jakoś nie przeszkadzają, ze względu na to, że tam nie możemy sprzedać praktycznie za takie śmieci. W sumie byle co, możemy w miarę kasy to zdobyć. No, pięknie. Jeszcze jacyś, pełnych tutaj jest. Zobaczcie, jak fajnie dostał po prostu z tego mojego miecza. Znaczy, to jest taki nożyk, sztylet, rzuciłem tym sztyletem. I zauważcie, że po prostu jak rzuciłem tym sztyletem w niego, to on taki został zraniony na taki poziom, że wtedy nie mógł biec, tylko po prostu zwolnił. Dobra. Rozmówka. I had things under control, but I'm glad you showed up. A, nie szło to tam, dobra, lecimy. O, tu jakiś hardkorowy koksus. A więc co, ziomuś? Jakie plany? Zamieniłem się w kogoś? To pull this off, you'll have to eat, breathe, think and stink like a bandit. Okej. Więc... A co tam, kilo weźmiemy? Ogólnie jakby ktoś nie wiedział, to tutaj są różne rzeczy. Toporek, domo do drzewa, kilo do kamienia. Ło, 1000 ponad expa. Świetnie. No i lecimy, widzicie, quest wykonany. Troszeczkę mówiłem o tych śmieciach, że nic się nie dzieje, jak nie mamy. Ale do końca z tym razem nie miałem, bo jak widzicie, to zapełnił mi się plecaczek. Inventory. Tutaj zobaczcie, iż mam cały ten plecaczek na czerwono, co jest po prostu efektem tego, że mamy pełny i nic już więcej nie możemy zbierać. Nawet jakbyśmy zrobili jakąś mega ekstra trójkę, byśmy znaleźli. To jest chyba tutaj w dół, z tego co widzę, kolejny quest. Nie! Ostatnio tak skończyłem, mi się skończyło troszeczkę źle. Szybko się podleczę. Ach, jednak. Jednak się udało. No to co, lecimy dalej z fabułą? Myślę, że tak, tam ogólnie na zamek moglibyśmy pójść. Tyle, że serduszko, jakby zobaczyć na mapkę. No zgadza się, mam tutaj wykonane serduszko, no 6 level. Ach, dobra. To jest żołnierz life for me. Aha, a jednak się to tak tutaj questa nie było. Tu jest ten quest, tak?
A już tam byłem raz, wam powiem. Tak, ja już tam byłem. No i muszę powiedzieć, że tam jest troszeczkę niebezpiecznie. Może na pierwszym poziomie tam jakieś takie, wiecie, pierwsze początkowe, tutaj jak teraz, to jeszcze jest normalnie. Ale dalej tam podążyłem, no zobaczcie, już 6 level. W sumie na 6 level, więc tam... Normalka jeszcze. No dobra, uniki się próbowałem robić, ale... A, chociaż to się udało uniknąć, ten płomień tutaj. Pięknie, pięknie, wy zobaczyliście jaki unik. Podskoczyłem i po prostu. Ua! Dobra, no z tego co widzę, to trzeba będzie tutaj przepłynąć. Ale ogólnie woda, powiem wam, że ten styl, w jakim zrobiona została tutaj. Ach, patrz jakie piękne włosy ma nasz ziomuś. Polski złodziej. O, piękny cios. Ogólnie fajnie się walczy tutaj pod wodą. Takim harpunem. O, wypłyń, wypłyń. A więc co będzie tutaj? Ja już tutaj byłem, to jest jaskinia taka głęboka. Ja tam byłem i powiem wam szczerze, że żadnych wrogów tam śladu nie było. Po prostu jak ja tam walczyłem, to z tego co zauważyłem, były tylko rabbit, takie oczywiście te malutkie zwierzątka, żadnych tam jakichś groźnych, niebezpiecznych, no naprawdę nie było. Pewnie teraz będzie, tylko ta jaskinia jest zrobiona na rzecz po prostu misji. Zobaczmy, bo jakiś dziwny strój mamy z tego co widzę. Jesteśmy, tu my jesteśmy na pewno. No inny kolor włosów, więc... Kopalnia. Ogólnie fajnie co tutaj to jest zrobione. No dobra, to znasz. Tak, ty, ziemuś. Make it quick. Ale piękny jest ten piąty cios. Za 75 obrażeń. O, i tam gdzie jest ognie? A ja tutaj jestem. A, to są do... A, myślałem, że to są... I'm so excited. I've never done anything this important before. Dobra, bardzo ładnie. Co nasi? Z tego co tutaj, to ogólnie się nie orientuję, co ja mam zrobić do końca. You just watch yourself. Ale pięknie, brzydko zrobili tutaj to. O, jeny. Macie coś ciekawego tutaj? Co mam u was? Ciekawego do roboty. A ty, stary? Nie. Możliwe, że wybić trzeba wszystkie te trupy tutaj. Nie, zrobimy tak. Okej, walczymy. Bo walka nas czeka tutaj. Bardzo ładnie. Widać, że kill the dragons in the cave falls. Nie, no czyli trzeba chyba wybić wszystkie tutaj te zagrażające nam stwory. O, i tak nie wyjdziemy w sumie. Tu widzę kolejnego. Ale fajnie walczy, naprawdę tak emocjonalnie strasznie. No dobra, pięknie. Widzę z tego co tutaj widzę, co w ten wybity. Chyba coś tutaj jeszcze powinien być z tego. Tutaj ty jesteś stary, to... O, tutaj ty. Nie, to są już ci ubici. W sumie. Yeah. No i co ja mam zrobić? Bo ja jednak zwykle mam problem. Szczególnie podczas nagrywania. To moglibyśmy się udać. No ale co? Chociaż może opuścimy ten teren. Tak głupio zrobimy. Opuszczę teren. A jednak nie mogę. Chociaż? Możliwe, że puściłem i misję nie... A no tak, dobra, zgadza się. No to nic takiego. A tutaj kto to? 8 level. A czy jest zniżony do 8? I lecisz z tym? Dobra, on chyba już ma to wykonane. Z tego co tam widzę i się orientuję.
to płyniemy sobie do tego miasteczka i ogólnie, moi drodzy, będę się żegnać powoli z wami. Bo w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Zresztą już na tyle już czas, żeby pożegnać się z wami. Mniej więcej takie krótkie odcinki staram się robić, bo długie myślę, że nie mają sensu jakiegoś. Szczególnie. O, 8 level, patrzcie jak piękny. Myślę, że takiego jakiegoś wielkiego sensu nie mają. Tarta tutaj jest, tarta. O, tutaj mamy ten teleporter, więc sobie odblokujemy. I to byłoby na tyle, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. Żegnam się z wami. Cześć!